Dzień dobry, Weronika Szymańska. Ja jestem analityczką sektorową w Międzynarodowym Food and Agri Hubie w banku BNP Paribas i opowiem dzisiaj Państwu kilka słów o rynku rzepaku w ujęciu globalnym, jak i krajowym, również poruszając wątek produkcji biopaliw. Jeśli chodzi o produkcję roślin oleistych, to najważniejszą rośliną udziałową jest soja. Produkcja soi stanowi prawie 60% całkowitej światowej produkcji roślin oleistych. Rzepak jest na drugim miejscu, 12% produkcji. Jednak najbardziej efektywnym, jeśli chodzi o produkcję, o ilość wyprodukowanego oleju z hektara uprawy, jest olej palmowy. Jak tutaj widać na wykresie po prawej stronie, znacząco przekracza on wydajnościowo olej słonecznikowy czy olej rzepakowy, już nie wspominając o pozostałych roślinach. Światową produkcję rzepaku, najważniejszymi producentami są właśnie Kanada, Unia i Chiny. Historycznie Kanada była pierwszym wiodącym producentem rzepaku, jednak sezon 2021-2022 był w tym kraju bardzo słaby, jeśli chodzi o zbiory. Dlatego w ubiegłym sezonie oraz bieżącym, jak zapowiadają prognozy USDA, na czoło wysuwa się Unia Europejska jako ten największy producent surowca. Warto też zwrócić uwagę na wzrost produkcji w Indiach oraz na to, że Ukraina i Rosja, a wcześniej Australia i Kanada są największymi eksporterami właśnie rzepaku. Jeśli chodzi o globalną produkcję w sezonie 2022-2023, prognozowany jest jej wzrost o 14% w stosunku do poprzedniego sezonu. Produkcja ma wynieść 85 milionów ton. Tutaj przedstawionych mamy pięciu największych producentów rzepaku w Unii Europejskiej. Jak widzimy, na trzecim miejscu plasuje się Polska. Na tle innych krajów, które są pokazane, wyróżniają się na pewno dość stabilnym przyrostem produkcji rok do roku. Produkcja rzepaku w naszym kraju staje się coraz bardziej opłacalna, a wzrost cen w ostatnich latach zachęcają coraz większą ilość rolników do produkcji właśnie tej rośliny. Jak widzą też Państwo, w roku 2022, to są jeszcze szacunki, ale prognozowany jest wzrost u prawie wszystkich głównych europejskich producentów rzepaku w stosunku do lat poprzednich. Produkcja rzepaku stanowi 62% całościowej unijnej produkcji roślin oleistych. Ten udział wzrósł rok do roku o 3 punkty procentowe, pomimo tego, że zarówno produkcja rzepaku, jak zbiory słonecznika czy soi, wszystkich tych roślin wzrosły właśnie w 2022 roku. Areał, jaki zajmuje rzepak w Unii, to wśród roślin oleistych to prawie połowa upraw. W naszym kraju rzepak uprawiany jest głównie w północno-zachodniej połowie kraju oraz w województwie lubelskim, w którym w roku 2021 zebrano najwięcej rzepaku, a także
które charakteryzowało się największym areałem upraw w Polsce. Jeśli chodzi o handel zagraniczny Polski rzepakiem, to najważniejszym produktem eksportowym jest śruta rzepakowa. Stanowi ona około 60% całego eksportu produktów rzepakowych z naszego kraju. Drugim ważnym, jak widać tu prawie 30% udział w eksporcie, są nasiona rzepaku, które są też najważniejszym produktem rzepakowym, który do Polski się importuje. Tutaj widać udziały w imporcie od 60 do 70 kilku procent w ostatnich latach. Importujemy też stosunkowo dużo oleju rzepakowego. Niewiele go eksportujemy. Produkcja krajowa pokrywa głównie zapotrzebowanie wewnętrzne. Tutaj porównanie z okresu od stycznia do listopada 2021 roku do analogicznego okresu w 2022 roku, jeśli chodzi właśnie o eksport tutaj jedynie nasion rzepaku, jak również import nasion rzepaku do Polski. Jak widzimy, Niemcy są głównym kierunkiem eksportowym nasion rzepaku z Polski, na drugim miejscu Czechy, no i to się nie zmieniło, w zasadzie udziały są bardzo podobne. Do Niemiec eksportujemy również większość śruty rzepakowej oraz oleju rzepakowego wyprodukowanego, tą część, która została przeznaczona na eksport. Jeśli chodzi o import nasion rzepaku, to sezon do sezonu się zmieniło. Oczywiście ze względu na wojnę w Ukrainie i wzrost importu nasion, jak i oczywiście innych produktów rzepakowych oraz zbóż z tego kraju na nasze terytorium. W ubiegłym roku, w okresie do listopada, prym wiodły Czechy, zaraz po nich bardzo zbliżony udział w imporcie miała Ukraina. W analogicznym okresie w 2022 roku ten udział zwiększył się do 63%, a sam import wolumenowo wzrósł prawie o ponad siedmiokrotnie do 612 tysięcy ton nasion przywiezionych właśnie z Ukrainy. Na drugim miejscu w tym roku plasuje się Australia, z której przywieziono 133 tysiące ton nasion. Cała wartość importu rok do roku w badanych okresach wzrosła o 247%. Jeśli chodzi o eksport, zanotowano wolumenowy spadek eksportu nasion z 339 tysięcy ton do 322 tysięcy ton. Jednak jego wartość eksportu nasion wzrosła o prawie 50 milionów euro do 223 milionów euro za okres styczeń-listopad 2022. Tutaj w dłuższym okresie przedstawione są ceny rzepaku na giełdzie Matif oraz ceny kanoli na giełdzie ICE. Tutaj zaznaczyłam okres o 12 miesięcy przed wybuchem wojny, w którym możemy widzieć ten znaczący wzrost cen zarówno na rzepaku, jak na kanoli. One są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o trendy. Wzrost ten był spowodowany głównie wzrostami cen na innych rynkach towarowych. Głównie chodzi mi tu o rynek ropy naftowej, ale też innych zbóż czy innych surowców energetycznych. To wszystko napędzało wzrosty cen.
Drugim ważnym czynnikiem był ten, tak jak pokazywałam Państwu na slajdach dotyczących światowej produkcji, bardzo słaby sezon, jeśli chodzi o zbiory kanoli w Kanadzie. To wszystko podbijało ceny i przygotowało już bazę do wzrostów kolejnych, które były osiągane po wybuchu wojny w Ukrainie. Tutaj te szczyty powyżej 850 euro za tonę rzepaku były w okolicach kwietnia, później też wysokie ceny były w maju. W kolejnych miesiącach ceny stopniowo spadały. Wiązało się to głównie z umożliwieniem eksportu zbóż i oleistych z Ukrainy poprzez otwarcie korytarza zbożowego na Morzu Czarnym. Również komfortowy nasion, bilans nasion w Unii Europejskiej się do tego przyczynił, ale też spadki cen innych surowców oleistych, takich jak olej palmowy czy też soja, ze względu na zmniejszony popyt ze strony Chin. Tutaj takie bliższe spojrzenie na ceny w ostatnich miesiącach. Tutaj przedstawione są ceny tygodniowe ceny kontraktów na rzepak na giełdzie Matif, kontrakty na w zasadzie na cały rok 2023. I widzimy, jak te spadki w ostatnich miesiącach, tygodniach się kształtują. Spadki w ostatnich w zasadzie tygodniach zostały wsparte, jeśli chodzi o ceny w Unii, przez bardzo duży import rzepaku kanoli w zasadzie z Australii i Kanady, jak również ostatnie deklaracje przedstawicieli rządu w Niemczech, które zwiastują ograniczenie użycia surowców rolnych do produkcji biopaliw. To opowiem jeszcze o tym za chwilkę. Ale wracając na rynek krajowy, tu widzimy, jak kształtowały się ceny nasion rzepaku, rafinowanego oleju oraz ceny śruty, to te najniższe ceny. Jeśli chodzi o nasiona i śrutę, widać ten transfer, przeniesienie cen unijnych czy światowych na to nasze polskie podwórko, zarówno wzrosty, jak i spadki w ostatnich miesiącach. Widzimy jednak również ten trend cały czas wzrostowy, jeśli chodzi o olej rzepakowy. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że głównie ze wzrostu konsumpcji, również po wybuchu wojny, zwiększony napływ ludności w związku z przybyciem uchodźców z Ukrainy, jak również i jednak wydaje się, że w związku z tymi bardzo wysokimi cenami oleju, jak i margaryn, przewiduje się, że konsumpcja będzie stopniowo spadać. Polacy coraz częściej rezygnują po prostu z olejów, margaryn czy innych tłuszczów roślinnych. Więc w najbliższych tygodniach powinniśmy już zauważyć stopniowe spadki, jeśli chodzi o ceny oleju. Tutaj przechodząc już do produkcji biopaliw, na wykresie mamy przedstawiony udział olejów roślinnych, które przeznaczone są na produkcję biodiesla, do całościowej produkcji tych olejów roślinnych. Jak widzimy tutaj, w ostatnich dwóch dekadach zaszedł dość duży wzrost
Choć w ujęciu globalnym są to tylko 4 punkty procentowe, udział wzrósł do 15%, jeśli chodzi o całościową produkcję olejów roślinnych. Jednak widzimy bardzo duże wzrosty, głównie w krajach rozwijających się, w tej drugiej dekadzie XXI wieku. Warto zwrócić oczywiście tutaj uwagę na największy skok w Indonezji, która jest głównym producentem oleju palmowego. Jednak jak widzimy, we wszystkich krajach, w prawie wszystkich krajach głównych producentów biopaliw, przewidywania na 2031 rok wskazują, że udział tych roślin, które są przeznaczane na produkcję biodizla z całościowej produkcji olejów roślinnych będzie się utrzymywał lub nawet gdzieniegdzie spadał, tak jak w Brazylii, Unii Europejskiej czy Stanach Zjednoczonych. Jeśli chodzi o produkcję biopaliw w naszym kraju, ona cały czas rośnie od kilkunastu lat. Tak jak wspominałam wcześniej, rolnicy uprawiający rzepak są coraz bardziej chętni, by go uprawiać. Właśnie ze względu na opłacalność upraw, która jest obecnie większa od opłacalności nawet uprawy pszenicy. Jak widzimy, ten wzrost jest dość stabilny. 60%, około 60% rzepaku, który jest produkowany w naszym kraju, jest przeznaczany właśnie na produkcję biopaliw. Więc jeśli prognozujemy wzrost udziału tych paliw i powolne wycofywanie paliw kopalnych, myślę, że wróży to dobrze dla producentów rzepaku. I tu kilka może jeszcze takich szans i zagrożeń dla właśnie producentów rzepaku. Wróćmy do tego wątku niemieckiego. Ostatnio pojawiły się informacje, że w zasadzie resorty środowiska i rolnictwa zadeklarowały chęć wycofania surowców roślinnych z produkcji rolnej jako materiału do produkcji biopaliw do 2030 roku. Jest to głównie związane oczywiście z wojną i z wysokimi wzrostami cen w Niemczech, jak i w całej Unii. I po prostu obawę o bezpieczeństwo żywnościowe u naszych zachodnich sąsiadów. Proponowane jest zastąpienie właśnie surowców roślinnych produktami odpadami, które już teraz, tak jak używane oleje, są wykorzystywane do produkcji takich paliw. W 2020 roku 1/4 surowca do produkcji biopaliw to były właśnie używane oleje, ale jednak 60% stanowił olej rzepakowy, a 4% olej palmowy, który obecnie jest już nie do puszczony, nie jest dopuszczany do produkcji biopaliw w tym kraju. Jest to pewna szansa na zastąpienie właśnie może innymi produktami. Jeśli chodzi o produkcję biopaliw w Polsce, tak jak wspomniałam, już 60% obecnej bieżącej produkcji rzepaku jest przeznaczanych na produkcję biopaliw w naszym kraju. Prawie całość produkowanego paliwa jest konsumowane na terenie Polski. Przy produkcji biopaliw pozostaje do spożytkowania produkt uboczny takiej produkcji, którym jest śruta rzepakowa. Na pewno jest to dobry surowiec, który mógłby
w przyszłości zastąpić bardzo mocno importowaną do naszego kraju śrutę sojową. Obecnie w Polsce na szerokim rynku dostępny jest jedynie blend 7% biodiesla. Jednak unijna dyrektywa RED II ma wprowadzić i spopularyzować na terenie innych krajów unijnych blend o 10% zawartości biokomponentów. Także mówi się o paliwie, które w całości będzie wyprodukowane jako biodiesel bez użycia dodatków paliw kopalnych. Może być ono wykorzystywane jako paliwo flotowe lub jako paliwo rolnicze. Jednak rolnicy tutaj nie są zbyt chętni do stosowania obecnie takiego paliwa, ze względu na to, że jeśli zastosuje się takie paliwo, można utracić gwarancję na maszyny rolnicze, których się używa. Szansą też dla rzepaku są regulacje, które zakazują importu do Unii towarów takich jak bydło, kakao, kawa, czy właśnie olej palmowy i soja oraz ich pochodne, których produkcja przyczynia się do wylesienia w krajach trzecich. Na pewno tutaj właśnie olej palmowy, czy soja, czy śruta sojowa w zasadzie mogłaby być z powodzeniem zastąpiona produktami z rzepaku. Jeśli jeszcze chodzi o inne unijne regulacje, rolnicy trochę obawiają się tych związanych z ograniczeniem lub całkowitym wycofaniem niektórych środków ochrony roślin. W związku z tymi zakazami w ostatnich latach pojawiła się na terenie naszego kraju pojawił się wirus żółteczki rzepy, występujący właśnie w rzepaku. Jest on przenoszony przez mszyce. Do tej pory ta choroba nie pojawiała się na terenie Polski, jednak coraz więcej przypadków notowanych jest po tym, jak w Unii wprowadzono zakaz używania zapraw neonikotynoidowych. Polska jako jedyna i tak wykorzystała to okienko, które pozwalało na dłuższe stosowanie tych zapraw. Jednak teraz już ten okres się zakończył i niestety ta choroba występuje. Również w związku z coraz cieplejszymi zimami, spowodowanymi oczywiście zmianą klimatu postępującą, wzrosło ryzyko również innych chorób, takich jak na przykład zgnilizna twardzikowa. A tutaj jeszcze na koniec dwa takie produkty, które wykorzystują produkt uboczny produkcji wytłoczenia oleju rzepakowego. Śruta, która powstaje, jest dobrym źródłem białka. I tak jak tu dwóch producentów prezentuje, można je wykorzystać jako składnik produktów skierowanych do wegan lub wegetarian, takich jak zamienniki mięsa, alternatywy dla jogurtów czy lodów oraz do szejków proteinowych. To już wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo.